Dzień dobry, jest 27 sierpnia, Klaudia Rusek, zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy! Multimedalistka Lucyna Kornobys. Tłumy na festiwalu reportażu w Miedziance. Lucyna Kornobys nie przestaje zadziwiać. Tylko w sierpniu zdobyła 5 medali na Mistrzostwach Europy w Niemczech i World Games w Hiszpanii. Nam opowiedziała, jak przygotowuje się do tych startów i jakie miejsce w jej życiu zajmuje sport. Od 10 lat uprawia sport. Zaczęło się od siatkówki na siedząco, potem przyszedł czas na lekką atletykę, w której od lat święci triumfy. Największym sukcesem jeleniogórzanki Lucyny Kornobys jest srebrny medal w pchnięciu kulą na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Tylko w sierpniu zdobyła 5 medali, w tym 4 złote. Pierwsze medale, 3 to są z World Gamesu z Barcelony, które odbyły się na początku sierpnia w San Cugat. I udało mi się zdobyć 3 złote medale, 3 rekordy świata. Natomiast te medale to oczywiście dopiero z zakończonych Mistrzostw Europy w Berlinie. I mnie się udało zdobyć 2 medale, złoto w kuli, również z rekordem świata i brązowy medal w rzucie oszczepem, ale też z rekordem świata. Trenuje codziennie przynajmniej po 2 razy. 3 razy w tygodniu idzie na siłownię i basen. W momentach, kiedy jestem tutaj w domu i nie mogę pójść na trening, rzucam sobie z tyłu za blokiem. Sąsiedzi wyrazili na to zgodę, nie ma jakichś sprzeciwów. Zresztą staram się robić wtedy, kiedy nie ma dzieci na dworze. Złośliwi wysyłają medalistkę na sportową emeryturę. Ona jednak nie daje za wygraną. Ja nie wyobrażam sobie życia poza sportem. Dopóki mi zdrowie pozwoli, będę startować. Jeśli będę zdobywać medale, to dobrze. Jeśli nie, no to wtedy zrezygnuję ze sportu i zajmę się trenerką. Kolejnym celem sportsmenki są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Dubaju. A tam nie tylko zdobycie medalu, ale przede wszystkim przepustki do Tokio. Bo jak mówi, do pełni sportowego szczęścia brakuje jej tylko złota olimpijskiego. Takiej ilości miłośników literatury faktu w Miedziance nikt się nie spodziewał. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się nie tylko spotkania autorskie, ale także spacery z reportażystami. Na miejscu był Robert Czepialewski. Każdy dzień jest kawałkiem historii. Nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca. Te słowa jak ulał pasują do zakończonego 2. festiwalu reportażu Miedzianka Fest 2018. Ostatni dzień, tak jak i 2 poprzednie, to czas, kiedy każdy chłonął pejzaż rozpościerający się wokół Miedzianki i jej historię. To także nieprzebrane tłumy podczas spotkań i wędrówek z autorami. Było to po prostu wyjątkowe święto miłośników dobrej książki. Reportaż jest takim uchwyceniem miejsca w jakimś momencie. Być może go za chwilę nie będzie, być może będzie wyglądało zupełnie inaczej. Przed chwilą była mowa o Spitzbergenie, który staje się taką bardzo komercyjnym miejscem, a był zupełnie innym, więc to też chyba jest takie uchwycenie tego. To jest gatunek, po którym czasami się można wiele spodziewać, czasami się niczego nie spodziewasz. I wychodzą takie rzeczy, że po prostu jestem roztrzaskana w którymś momencie. Przyjechało Was bardzo dużo, bardzo się cieszymy oczywiście z tego. Niektóre spotkania już w zasadzie były tak tłumne, że trudno było się zmieścić. Tutaj mamy jeszcze końcówkę podpisywania książek przez Olgę Tokarczuk. Na spotkaniu trzeba było wpuścić widownię jeszcze za prowadzącą i za Olgę Tokarczuk, bo po prostu nie było miejsca. Gdzieś tam pod krzyżem po turecku ludzie siedzieli. Oszołomienie absolutne. Mnóstwo ludzi, świetnych czytelników, świetne pytania. W pisaniu jest taka część bardzo samotna, wtedy kiedy książka powstaje, a tutaj mam okazję wreszcie poznać na żywo i zobaczyć tych wszystkich, którzy to potem czytają, czyli to właściwie najważniejsi ludzie, którzy jakby dają sens temu całemu mojemu pisaniu. Tutaj czuć, że reporterzy czy pisarze są blisko ludzi, bo cały czas chodzimy sobie od kościoła do browaru, przez te polany i po drodze spotykamy ludzi, oni nas zatrzymują, rozmawiamy z nimi, wymieniamy jakieś pomysły. Bardzo bezpośrednia jest publiczność, która tutaj przyjeżdża i czujemy, że tworzymy jakąś taką wspólnotę czytelników. Ja najbardziej lubię spotkania z czytelnikami właśnie takie bliskie, że nie ma sceny, nie ma zamkniętych
zamkniętej przestrzeni, tylko tak jak tutaj mamy najpiękniejszy krajobraz, jaki sobie możemy wyobrazić do rozmów o naturze na przykład. Więc to, że się siedzi właśnie blisko, że jest się na zewnątrz, to jest wartość tego festiwalu. Myślę, że to jest świetny pomysł, takie miejsce, żeby się spotkać, żeby spotkać osoby piszące tutaj właśnie w takim miejscu trochę takim nietuzinkowym i niecentralnym. A tutaj możemy przyjechać w miejsca, które lubimy, w miejsce, które jest piękne, które jest dla nas na przykład blisko i pobyć tutaj tak naprawdę z tymi ludźmi. Teraz przed organizatorami czas podsumowania festiwalu, a po nim już organizacja trzeciej edycji Miedzianka Fest, imprezy, która po prostu musi trwać. Prace młodych artystów z Polski i Czech oglądać można w Jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych. Zobaczymy tam między innymi interesujące prace przestrzenne. Zastane kreowane. To nowa wystawa, którą od piątku można oglądać w Jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych. Ekspozycja to przede wszystkim obrazy przestrzenne, instalacje i pokazy multimedialne. Autorami prac są dwie jeleniogórzanki, Sandra Rzeszutek i Małgorzata Amarowicz oraz studenci Wydziału Sztuki i Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu z Katedry Projektowania Przestrzeni. I wspaniałe artystki Sandra Rzeszutek i Małgorzata Amarowicz, absolwentki Liceum Plastycznego i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, stworzyły wspaniałe instalacje, które korespondują z zastaną właśnie architekturą galerii, czyli wspaniałe, bardzo dobrze odpowiedziały na zadany temat. Są to prace wykonane w technice mieszanej, jest to akryl z elementami wyszywanymi na tkaninie. Można tutaj obejrzeć instalację, której tytuł nosi nazwę Rozrost. I są to prace, z których bezpośrednio wychodzą nici, z których tworzę swoje obrazy. Ja przedstawiam przede wszystkim pracę pod tytułem Zastane kreowane, czyli wejście w przestrzeń. Czyli to jest wejście w przestrzeń. Pokazuję prace, które są pod tytułem Słucham ryby. Jest to performance dokamerowy, który jeszcze ma genezę akademicką, czyli realizowałam podobny właśnie w sumie cykl dokładnie na zadany temat w pracowni profesora Piotra Komorowskiego Ciało Cielesność i tam przedstawiałam właśnie siebie z rybą. Natomiast na piętrze goście z Czech, ponieważ jest to wystawa polsko-czeska, o czym zaraz jeszcze powiem, przedstawiają wideoarty i poprzez nie jakby przekraczają w idei oczywiście granice galerii, bo tam już chodzi o projektowanie architektoniczne i myślenie o projektowaniu przez społeczeństwo. Wystawę można oglądać w Jeleniogórskim BWA do 8 września. Wiesław Dul z Jeleniej Góry to legenda amatorskiego biegania w Polsce. I to właśnie w Jakuszycach podczas letniego biegu w Piastów przebiegł swój setny maraton. Od blisko 40 lat każdą wolną chwilę spędza na bieganiu. Swoją pasją zaraził nie tylko całą rodzinę, ale także przyjaciół, którzy zazdroszczą mu nie tylko sprawności, ale także hartu ducha. Biegłem z nim kilkanaście maratonów i tylko raz z nim wygrałem, więc to o 29 sekund zaledwie, chociaż jest ode mnie 19 lat starszy. Wiesiu, te 100 maratonów to nie przebieg tak jak większość robi na ilość, ale każdy jego bieg to był bieg po prostu. Bardzo ładny, w odpowiednim tempie, nie takie maszerowanie na ukończenie. Także wiele razy dawał nam przykład i nawet pomagał. Mówi, biegnijcie, 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 aby do mety. Wiesław Dul z Jeleniej Góry podczas letniego biegu Piastów w Szklarskiej Porębie przebiegł swój setny maraton. Do pokonania morderczej trasy potrzebował 5 godzin i 23 minut. A w ostatnich kilkudziesięciu metrach towarzyszyła mu rodzina. Ręce do góry! Na mecie czekali dumni przyjaciele, którzy przygotowali dla maratończyka prezenty. Wiesław Dul nie posiadał się z radości. Bez biegania jak tu żyć? Wyliczyłem, że jak skończę 60 lat, będę miał, biegając dwa rocznie, będę miał 60 maratonów na 60-lecie. 60 skończyłem, miałem 78. No. To powiedziałem, teraz to już do setki, nie ma cudu. To nie koniec przygody z bieganiem. Maratończyk zapowiedział, że nie zwalnia tempa, a dopingować będą go córki, które dzięki niemu rozpoczęły przygodę z bieganiem. Dziękuję, że zaraził mnie tą pasją. Jestem mega dumna i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będziemy razem biegać. Do Jakuszyc przyjechało ponad 50 biegowych przyjaciół pana Wiesława z całej Polski. Co ważne, nie tylko mu kibicowali, ale także biegli razem z nim w zawodach. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i w imieniu Marii Jęczmyk zapraszam na środowe wydarzenia.